Cześć, nazywam się Łukasz Wrotecki i od kilku dni jestem użytkownikiem akumulatorowej wiertarko-wkrętarki firmy Ryobi z serii RDD18 obsługującej 18-woltowe baterie z serii OnePlus. W zestawie z wkrętarką znajduje się sieciowa ładowarka, dwie baterie o pojemności 2 Ah, dwustronny bit z końcówką płaską oraz PZ2, a do tego poręczna torba do przechowywania i przenoszenia. Na pokrętle mamy możliwość wyboru jednej z 24 pozycji sprzęgła. W tym miejscu wybieramy jedną z dwóch prędkości obrotowych. Tu wybieramy kierunek obrotów z możliwością zablokowania spustu. A tu mamy diodę LED, która oświetla pole pracy. Na pierwszy rzut oka wkrętarka wygląda solidnie, dobrze leży w dłoni i jest naprawdę poręczna, a w komplecie z 2 Ah baterią wydaje się być całkiem dobrze wyważona. Naładowanie do pełna zupełnie rozładowanej baterii trwa około godzinę, co pozwala na pracę ciągłą z wykorzystaniem dwóch akumulatorów zmienianych cyklicznie. Niezwykle przydatny okazuje się tutaj wskaźnik naładowania baterii znajdujący się na akumulatorze. Wkrętarka cechuje się wysokim momentem obrotowym o wartości 52 Nm. Zgodnie ze specyfikacją można wiercić ją w drewnie do średnicy otworu 38 mm, a w metalu do 13 mm i takie największe wiertło jesteśmy w stanie w niej umieścić. Bateria o pojemności 2 Ah powinna wystarczyć na wkręcenie 600 wkrętów średniej wielkości. Wkrętarka poradziła sobie doskonale we wszystkich sprawdzonych przeze mnie zastosowaniach. Wiercenie w drewnie, metalu i betonie, a nawet wkręcanie dużych ciesielskich wkrętów nie stanowiły dla niej wyzwania, które wykraczałoby poza możliwości.